Dzień dobry, witam Was, moi najdrożsi widzowie, na budowie łódzkiego tunelu średnicowego. Znajdujemy się na ulicy Karskiego Ogrodowej, na odcinku, gdzie powstaje przystanek po lesie. Tu mamy jeden żuraw, widzę, ustawiony. Idziemy, przejdziemy się chwilę po górze. Zielonego już mieliście okazję zobaczyć na kanale Zony Bogena, ale tylko i wyłącznie z drona. Jakoś tak cicho tutaj na tej powierzchni. Niemniej dowieziono materiały niezbędne do tego, co czyni nam duża tarcza TBM, Katarzyna. Z bliska, jakbym skądś znał ten żuraw. O ile dobrze pamiętam, to swoją karierę rozpoczynał na komorze startowej Długosza z operatorem Damianem, między innymi. Później był przeniesiony na Żniwną, na Skarpową i na sam koniec, może nie na sam koniec, ale wylądował na przystanku po lesie. No też jest kawałek przyzwoitego żurawia. Słuchajcie, to co widzimy oznacza nam to, że tarcza wierci. Zjeżdża zawiesie. Dobrze, słuchajcie, na górze wystarczy, idziemy na dół. Mieliśmy Rafała, odpowiedzialnego za proces drążenia z PBDIM-u. Maszurujemy na schodnie, tym razem nie w południowej części. Została przeniesiona na północną stronę przystanku. No i mamy tubingi, których będzie dosyć dużo szło. Ekipa obsługująca tunelownicę. Parę osób jest na budowie, ale to świadczy o tym, że ewidentnie drążymy. Parę schodów tutaj muszę zejść. Ale ten dźwięk naprawdę jest miły dla ucha. Dobra. Zeszliśmy na minus 2. Ale
Pleca. Słuchajcie, taśmociąg popyla. Postaram się wam pokazać, było nie było, że tarcza do przodu i tu będzie urobek. Idziemy dalej. Tu nam się skończyła schodnia. Wygrodzony ciąg pieszy, czyli nie można wejść głębiej na przystanek, to znaczy dalej niż tutaj. Zbliżamy się do kolejnej schodni. Błota. To zapraszam was na minus 3. Cały czas pracę przy zbrojeniu. Prace porządkowe, idziemy niżej. Szalunki. No, dosyć dużo błota. Najlepsze obuwie to kalosze. Tak jak patrzę, no, 2-3 ringi zostały wywiercone. Można powiedzieć, że trwa rozruch maszyny. Dlaczego powolny? Dlatego, że najważniejsi są ludzie i ich dobytek, kamienice w Łodzi znajdujące się na drodze tarczy, tunelownicy, mają zostać całe i się nie poprzewracać. Myślę, że obecne tempo jest wymuszone rozruchem maszyny. Natomiast dalsza prędkość prawdopodobnie będzie zależna od właściwości geodezyjnych, geologicznych, tego co... geodezyjnych,
geologicznych, jakie napotka przed sobą tunelownica. Powtarzam, najważniejsze jest to, żeby wszystko zostało w takim stanie na powierzchni, jak jest. Nie próbuję, słuchajcie, nie próbuję atakować, nie wchodzę dalej. Przyszedłem w pół butach roboczych. Ewidentnie kalosze to jest obuwie, które powinien mieć dzisiaj tu człowiek. Powoli wyjeżdża wanna z płotem z podłogi. Proszę mi wybaczyć, ale nie wejdę na nią, bo nie mam niestety obuwia. Jestem w pół butach roboczych. A żeby tam wejść, niezbędne są kalosze. Thank you.
widzimy kolejne zawiesie, blocze, blok żurawia. Jesteśmy na poziomie minus 2. Będziemy wychodzili. Kolejnym razem będę znacznie lepiej przygotowany. Widzieliśmy, że szedł urobek.
serdecznie dziękuję za Waszą uwagę. Bardzo dziękuję za dzisiejszą podróż razem z Wami tutaj na przystanku po lesie. I jeżeli mogę prosić, jak ktoś ma ochotę, o dorzucenie się do nowego drona. Link do zrzutki w opisie. Wszystkim, którzy się dorzucili, bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki o budowie tunelu średnicowego w Łodzi. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.